Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Wiem, jest środa, więc taki troszeczkę dziwny dzień na War Selection, ale rzecz w tym, że troszkę mi się dni chyba pomyliły i po prostu ostatnio we wtorek zapomniałem dodać odcinka z War Selection, wrzuciłem StarCrafta, wszystko ze względu na fakt, że miałem go wrzucić w poniedziałek, ale nie zdążył się zrenderować, czy coś w tym stylu, nawet już za bardzo. Gdzie jest mój scout? Nawet już za bardzo nie pamiętam. W każdym razie ludziska macie właśnie tu pozdrowienia od jednego z grających, który jest także widzem, więc no tak, macie także pozdrowienia. Kody może będą, może nie będą, to w sumie nie ode mnie zależy. Dobra, no i gramy. Powiem wam szczerze, że to będzie drewniany odcinek, więc tak myślę, czy by nie zrobić tutaj czegoś totalnie szalonego, bo ostatnio gram głównie w Age of Empires i w StarCrafta 2, a tam sterowanie jest tak, kurczę, inne. Muszę troszeczkę się pobawić ze skrótami klawiszowymi i zacząć w War Selection grać trochę inaczej, bo ja zazwyczaj w WASD mapę poruszałem, bo tutaj jednak rozgrywka nie jest aż tak szybka jak w Age of Empires czy w StarCrafcie, więc poruszałem sobie kamerą tak zupełnie na luzie i klikam wszystko myszką i na spokojnie to wystarcza, nie? Żeby grać całkiem sensownie w War Selection. To na pewno nie jest Age of Empires ani StarCraft 2. No, Age of Empires jeszcze może, nie? Bo chociaż w Age of Empires też trzeba szybko klikać rzeczywiście, ale w StarCraftcie drugim to jest w ogóle już hardcore totalny. Ale muszę chyba zmienić troszeczkę przyzwyczajenia, żeby nie było takiego przeskoku. Wiecie, jak gram w StarCraft Age of Empires, wszystko się robi skrótami klawiszowymi, a tutaj, kurczę, nagle robię wszystko ręcznie i to zupełnie inaczej się gra wtedy, nie? W tym sensie. Więc no tak. Jesteśmy generalnie na pierwszej linii frontu. Zgubiłem gdzieś mojego scouta. Gdzieś tutaj się go chyba wybierało, nie? To jest to? Tak, to jest zwiadowca, dobra. A, on tu jest w ogóle, okej. No i tak to wygląda. I tak to wygląda właśnie ludziska. Więc no ja się odzwyczaiłem zupełnie, szczerze powiedziawszy, od grania w War Selection. Więc no będzie warzywnie dzisiaj. Będzie warzywniak dzisiaj totalny, coś czuję. W ogóle mamy za dużo ludzi w żarciu na pewno. Oj, oj, oj. Takie cuda, nie? Aha. No ja mam, nie wiem ile mam, nie wiem, ja w sumie nigdy nie sprawdzam ile w co mam godzin tak naprawdę, bo to nic nie znaczy absolutnie, nie? Znowu domków mi brakuje, okej. Ależ pozapominałem, naprawdę. Ostatnio tak mało intensywnie się w to War Selection gra, ale no tak jak mówię. Inne priorytety się pojawiły, co nie zmienia faktu oczywiście, pójdziemy w Azję, a co? Co nie zmienia faktu, że oczywiście War Selection się nadal będzie pojawiało. I gramy drużynówkę. Coś, co chcieliście widzieć już jakiś czas temu. Pytaliście o te drużynówki. No bo tak, rankedów mi się troszeczkę nie chce grać. Ze względu na balans, ze względu na RNG i tak dalej. Myślę, że jednak w StarCrafta czy w Age of Empires rankedy gra się lepiej po prostu. Ze względu na lepszy balans przede wszystkim, nie? Bo z RNG to bywa różnie, ale no oczywiście nie jest aż tak tragicznie jak w przypadku War Selection, gdzie to RNG jest naprawdę nieraz decydujące. Więc jeżeli chodzi o rankedy 1 na 1, to jednak wolę tutaj grać, kurczę, w inne produkcje, inne RTS-y, czy chociażby Wdowa, który mimo wszystko jest zbalansowany naprawdę przyzwoicie, mimo że jest stary jak cholera. A drużynówki tymczasem taka esencja troszeczkę tego War Selection, więc no w sumie będzie ich pewnie troszeczkę więcej. Bo z kolei w StarCraftcie czy w Age of Empires... W Age of Empires nie grałem, szczerze mówiąc. Ja też jestem dosyć warzywem, jeżeli chodzi o Age of Empires. Nie grałem, więc trudno mi powiedzieć drużynówek. No ale w War Selection, no oczywiście te drużynówki są bardzo przyjemne i ciekawe. Nie, no ja nie jestem aż taką bestią. Bez przesady. Na pewno nie teraz. Na pewno nie teraz, ale no skoro taką... A, my w Azję idziemy. Okej. Czyli tak, na pewno ludzików z żarcia nie ma sensu ulepszać. Kurde, ależ naprawdę pozapominałem strasznie.
Jednak War Selection się różni znacznie, jeżeli chodzi o... Na drużynówkach opłaca się stawiać te mury dookoła tych, no, ze zwierzętami budynków. A, idźmy w te włócznie, zobaczymy. Idźmy w te włócznie. Okej, tych zżarcia za chwilę tutaj. Trzeba tam na pewno jakiś magazyn kolejny postawić gdzieś. Dobra. Dobra, dobra. I tu do, wokół tych kaczek, no przy jeden na jeden nie opłaca się kompletnie stawiać tych murów, no bo... O. Ej. Czy... Co to było? Czy... Co? A, tu mnie tygrys tłucze. Kurde, ja nie ogarnąłem zupełnie, ale jaja. Nieźle. No, straciłem chłopa. No i tak to wygląda. I tak to właśnie wygląda, nie? A, żelaza nie mam. Ja pierniczę. Ależ, kurczę, już naprawdę. Strasznie pozapominałem, jak w to się gra. O, ludzie. To prawda. To prawda. Zbudujmy więcej baraków może. Chociaż to się nie opłaca, to się w Azji tak nie opłaca. Nie, postawimy drugie baraki, zraszujemy gościa włócznikami. Jakoś tak mniej więcej. I co? Gdzie jest żelazo? Nie ma żelaza. Aha, a propos RNG. Brak żelaza w okolicy. Okej. Okej. Zobaczymy w takim razie, co tutaj się uda wymyślić. Coś mnie tłucze. Dobra, on zginie tak czy inaczej, a żelaza jak nie było, tak nie ma. Tak, więc wiecie co? O, drzewa jest tutaj mnóstwo, ale żelaza nie ma w ogóle. Co w ogóle? Dobra, domki trzeba poulepszyć, bo supply block. Ulepszymy, bo to do ściany potrzebne. Mamy od cholery wszystkiego, nie? W sensie surowców, tylko nie żelaza. Kolejny dzik, nie? Nie, no ja chyba nie zraszuję tymi włócznikami. Chyba, że zrobię więcej... Dobra, dobra, inaczej. Jednak dostawmy więcej tych baraków i jednak zraszujemy. Jest żelazo, świetnie, mamy żelazo. Dobra. Kolejny chłop stracony, bez sensu, ale to nic. Damy radę. Dobra, wiecie co? W sumie, kurczę, robię cięcie i się po prostu spotkamy, jak się zacznie rzeczywiście coś dziać. Dobra, wbiliśmy do typa. On w ogóle buduje te niezniszczalne War Selectionowe mury. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Naprawia, dobra, no. Trochę Lipton z tą wieżyczką. Tego rodzaju obiekty są strasznie mocne w War Selection, nie? O, idą włócznicy już. Włócznicy grozy, kurde. Dobra, no ponękamy go, pomęczymy. Myślę, że się wybroni bez problemu. Ale spróbujemy pójść w miarę szybkiego techa. O, mnie tu poskłada, bo to europejskie włócznie są, nie? Więc on mnie tu poskłada w trymiga, ja tu nic za bardzo nie zrobię, nie? Nie ma opcji. Raczej nie ma opcji, raczej nie ma opcji.
Chyba, że na ciężko zbrojnych ich. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy. O kurde, mam robotników, którzy są idle. Jak to się mawia. Okej, no musimy więcej na pewno tych roboli dorobić. Najgorzej te azjatyckie wieżyczki po prostu z tymi europejskimi przegrywają, kurczę. To boleśnie. Dobra, zróbmy więcej włóczni. No jakieś tam straty ekonomii mu zadałem, nie? Wstawimy jeszcze parę tych wieżyczek. Żelaza nie powydobywa. Więc no próbujmy. Naciśniemy. Nadal będziemy go tutaj cisnąć, nękać. O, tu chłop nieulepszony. I tu też z jakiegoś powodu jest chłop nieulepszony, który zbiera drewno. Dobra. No, naprawiają, kurde. Dobra, zobaczmy. Myślę, że on już w tym momencie się wybronił. Szczerze powiedziawszy. Jakby przeciwko tej wczesnej agresji. No te niezniszczalne mury w ogóle są nie do zrobienia. Nie do przebicia. On wyłazi z wieżyczki, naprawia i tyle. A tu kurczę, dostaje już spore obrażenia. No nic, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pomarańczowy przegrał, to chyba nasz w ogóle. Aż i Gargu dojechali. Ja mam supply block nadal, kurde, no muszę ulepszyć tych gości, bo... Inaczej to ja tego średniowiecza nie zrobię. Chyba się trzeba będzie wycofać rzeczywiście i bronić się przed Ashigaru, bo oni teraz przyjdą do mnie. I tak chyba zrobię. Dobra, mogę średniowiecze zrobić. Nie wiem czy zdążę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zdążę. Dobra, weźmy, postawmy tu jeszcze parę domków. I co? Gdzie oni lezą, kurde? To też jest irytujące, że tu trzeba po 5 razy klikać. Nie można im wydać rozkazu budowania, tylko później jeszcze raz trzeba kliknąć, bo oni mogą zrobić jakąś głupią rzecz, która jakby sprawi, że w ogóle nie będą budować, nie? No ale cóż, dobra. Robimy cięcie, czekamy na Ashigaru, bo oni ewidentnie idą w naszą stronę. Dobra, nadciągają Ashigaru. Ja myślę, że jestem w stanie się nawet wybronić, mimo że mam... technologicznie znacznie słabsze jednostki. Ale jest tego dużo dosyć, więc no miejmy nadzieję, że się uda. Chyba się wybronię. Patrzcie na to. Ja się wybroniłem, bez problemu. 27, no tutaj kurczę, niestety tych do żarcia ulepszyłem, ale no potrzebowałem szybkiego techa, zanim bym zrobił chłopów. Dobra, no, kolejny magazyn trzeba dostawić tutaj. Oni nic nie robią, więc do żelaza. Okej, mamy sporo supplya. Rzecz w tym, że w dalszym ciągu nie jesteśmy... No tutaj już te moje wieżyczki są zaorywane przez, widzę, lekko zbrojnych. Znaczy na razie jeźdźców. Jeszcze 7 chłopa nic nie robi, też ich do drewna wysłać. Dobra, no kurczę, mamy sporo tych włóczni, więc idźmy tam na niego. Tylko że on postawił te niezniszczalne mury w tej chwili. No i to jest problematyczne. Jeden budynek ulepszymy. To do supplya, dorabiamy chłopów, ulepszamy budynki. Domki właściwie. Nie mamy aż tyle drewna, dobra, czyli trzeba na pewno więcej ludzi do drewna. O, dobra, nieważne. A, tu kolejni Ashigaru lecą. O cholera. No to trzeba było zaczekać, aż mi się ulepszą i dopiero wtedy zacząć engagement. Skąd oni w ogóle? To nie są od tego typa, którego dojeżdżałem tutaj przez dłuższy czas. A, co to? Dobra, no mamy też Ashigaru. Mamy ciężko zbrojne włócznie. O!
Polish Co. Kał znaczy się. Czy to? Nie, to ktoś inny. No i tutaj ci Ashigaru kurczę go niszczą. Ale to nic, to spróbujemy wbić jeszcze na plecy. Samuraje. O ja pierdziele, nie mówcie mi o tych samurajach. Po prostu nawet mi nie wspominajcie o nich. A ja nie skończyłem budować domu. No to nieźle. Czy ja tędy przejdę? Przejdę. Przejdę? Przejdę. Nie, oni się blobują na lesie. No i dobierz się do takiego budynku, który jest w środku lasu. W War Selection praktycznie nie da się niszczyć drzew. Nie, no to jest po prostu tragedia. Tragedia. Ja tam nie wejdę. Za Chiny Ludowe tam nie wejdę. Jakieś chłosze, czy jak to się tam nazywa, to one wchodzą w grę ewentualnie. Wiecie co, tak zrobimy, tylko że... O, nie wiem, żarcie. Zobaczymy, czy ja tu nie poginę. Mam sporo tych jednak śmieciowych włóczników. Zresztą, no, co to zmieni, jeżeli to wygram, nie? Poniszczę mu domki, on sobie odbuduje zaraz w innym miejscu. Darmowe domki praktycznie i... Tyle będzie. No, przegram tak czy inaczej. Dobra, trudno. No, gość widzę, że tu mnie wieżyczkami obstawia. Trzeba jednak więcej typa do żarcia wysłać. Dobra, no nic. Na razie cięcie, bo ja tutaj nic nie powalczę za bardzo. To w ogóle ktoś mu jeszcze pomaga, tak. Bo przecież on jest, kurczę, Europejczykiem, nie? A bronią go tutaj włócznie azjatyckie i samuraje. Ulepszać to czy nie? Chyba nie ma sensu. O kurde. Ktoś mi też buduje niezniszczalne mury. A, to... No, już wiem... Nie, to jakiś inny ktoś. Okej, nieważne. Ulepszym wreszcie ten budynek do żarcia. Tutaj mamy straszną biedę. W tej chwili z tym jedzeniem. Ten idzie w ogóle nie wiadomo gdzie. Przez te murki to weź się przebij teraz. Dobra, no robię cięcie i zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała. Oto bardzo ciekawa sytuacja. Jeden lekko zbrojny. Patrzcie jakie on obrażenia zadaje mojemu budynkowi. Nie wiem jaki to jest DPS. To patrzcie, kurde. Czasami wchodzi po 5, a czasami tak znacznie więcej, nie? Jeden lekko zbrojny. Niewiarygodne, nie? Nie wybronię tego budynku, co nie ma w zasadzie jakiegoś większego znaczenia. Oj, znaczy robić ulepszenie do Ashigaru. No średnio się to opłaca, naprawdę. Patrzcie, i to są włócznie, które biło w konia. I ile muszą tutaj wpakować tych obrażeń, tych uderzeń, żeby zabić jednego lekko zbrojnego. No właśnie. No właśnie. Widzicie to? Wielkie dzięki gościu za pomoc, kurde. Naprawdę. Wielkie dzięki. Ja już nie jestem w stanie dorabiać w tej chwili chłopów, bo tutaj kolejni mi się... Znaczy zobaczymy, ale oni się pewnie tutaj zblobują. 10 już tutaj się zblobowało. Że tu straciłem przez jednego tygrysa sporo chłopów. Okej. On chyba nie posłucha, coś tak czuje. Zobaczymy, ile ich się tu będzie w stanie zblobować. I co się stanie, jeżeli tu już nie będzie miejsca, żeby się produkowali? Co najciekawsze, pokazuje mi, że jest 10 idle, a ja mam tutaj 13 w tym blobie. 14. O ja pierniczę. Może dajmy tutaj im... O! A jeżeli... Czy ja jestem w stanie się zgarnizonować? Tak. Nie, to jest Q, to jest auto-atak.
Nie jestem w stanie się zgarnizonować w budynku. Różowy olał mnie, nie? Nie otworzy mi murów. Nie, no to jest masakra. Co się na tych drużynówkach odwala. Ja chyba zostanę przy FFA, naprawdę. No i co ja mam teraz zrobić? Okej, no to też się nie udało, bo tutaj mi coś tam zaczęli wychodzić, ale tutaj się znowu zblobowało czterech kolejnych. Czyli już mam 18 robotników, którzy nie pracują. No, różowy nie odpowiada. Więc... No ja nie mogę jego murów... Znaczy... Nie wiem. A może mogę się wierzyć w jego... w tego? Nie, nie mogę. Okej. Udało mi się, kurde, no zniszczyłem po prostu mój magazyn i oni wyszli. Ci już nie wyjdą niestety, ale tych udało mi się uwolnić przynajmniej. Różowy nadal nie reaguje, więc mam nadzieję, że oni się tam nie będą blobować. On ma już JR, ja kurde późny średniowieczer robię. O ludzie. Ale jaja. A Shigaru wygrali tutaj z pikinierami Europy Wschodniej. Ciekawa historia. Okej, już lecą... Aha, łucznicy konni. No dobra, dobra. Ale ta mapa naprawdę jest niewesoła. Patrz, ja tutaj ledwo jestem w stanie przejść piechotą. Czy ja tędy przejdę piechotą? Więc ja jakimś czołgami... Nie, oni nie przejdą. A, może, może? Nie, oni nie przejdą. Więc ja jestem totalnie odcięty od czegokolwiek. Jedynie do tego... Tylko, że ten typ jest... On jest tak zamurowany tutaj, że w ogóle nie podjadę, nie? Tutaj jakoś jeszcze bardziej może iść górą? Te drzewa to jest po prostu... Zwierzyna i drzewa to są najwięksi jakby wrogowie graczy w War Selection. Wcale nie jakby... Żywi przeciwnicy. Dobra, no idziemy. Gdzieś może jakieś przejście się znajdzie. Chociaż najlepiej chyba byłoby i tak tego gościa dojeżdżać. Więc dobra, no pójdziemy tutaj, zobaczymy co on ma. Bo ci goście i tak już są nam powoli niepotrzebni. I tyle. Patrzcie, to jest Yari Ashigaru. To jest jakiś taki ciężko opancerzony Ashigaru. No dobra, no przesadzam. 6 pancerza to może nie jest jakiś super ciężko opancerzony. Ale 60% szans, nie? Ja w życiu go chyba nie widziałem w War Selection, bo to jest w późnym średniowieczu jednak robione. No, okej, drewniane mury, ale ja się chyba przez to i tak nie przebiję, nie? Okej. Znaczy to nie ma znaczenia, nie? Okej, no ja już się nie przebiję, bo w kamienne ulepszę, nie? Nastawiane wieżyczek. No ale tego Yari Ashigaru nigdy nie widziałem, bo to tak jak wspomniałem, późne średniowiecze, więc w późnym nikt nie gra, no bo to się nie opłaca zwyczajnie. Nawet ci grenadierzy w Europie, którzy są naprawdę sensowni, no to jednak i tak jest lepiej pójść po prostu od razu w VR. No i tyle. No powodzenia z tymi czołgami, kurde. Ten różowy, który mi to... Chyba to jest ten sam różowy, który mi bazę zostawił. Chociaż tu mamy dwóch, więc trudno powiedzieć. To on poszedł w czołgi lekkie FT-17. Nie wiem, jak on chce tu przejechać jakkolwiek, ale no dobra, no okej. No nie wiem, ciężko. Naprawdę, czołgi powinny rozjeżdżać drzewa, po prostu, nie? I tyle. To by było chyba najlepsze rozwiązanie, szczerze mówiąc. Okej, no ja mam IR w końcu. Czołgi różowego jadą i one gdzieś tu są w stanie dojechać, więc no kto wie, przez ten lasek możliwe, że się przebiło do głównego budynku nieprzyjaciela. Ja tu tymi śmieciami swoimi jestem w stanie przyskałcić trochę, no i zobaczymy. Mam braki w żelazie, bo strasznie na początku było ciężko dostać jakiekolwiek żelazo w pobliżu. Teraz najbliższe jest chyba tutaj. Tu po drodze widzę, że jest tygrys jakiś, więc spróbujemy go obejść, może się uda. I znowu sprawdzam Indie, ja raz w życiu grałem Indiami na tym odcinku, ale tam za wiele nie pograłem. Mamy tych Sików, oni... Okej. On tu nie postawił, to jakaś krowa była, nie? I to też się od razu wszystko chrzani. Sikowie, czekajcie, ja to muszę doczytać.
zbierać żywność z drzew oraz budować i niszczyć fortyfikacje. Okej, no to nic szczególnego, więc jakieś fabryki na pewno będzie trzeba podostawiać. Jak tam te... One różowe czołgi, ja nie wiem, gdzie one jadą w sumie. One tędy będą próbowały przejechać, może? Dobra, no ja w tej grze zrobiłem naprawdę mało. Czerwony zniszczony, żółty zniszczony, ale wszystko zrobił ten Francuz tymi czołgami FT-17, to naprawdę zadziałało cholernie skutecznie. Ja zniszczę w sumie tych swoich śmieciową piechotę i powiem wam, że ci Sikowie działają naprawdę nieźle. Miałem spore problemy z żarciem, a oni, kurczę, robią naprawdę świetną robotę. Dopiero co miałem zero żarcia i ledwo się mogłem utrzymać, a teraz no naprawdę to zaczęło działać. Więc no... To jest niezłe, to jest niezłe. To jest naprawdę niezłe. Nie wiem, czy powinno się ich tak wykorzystywać, szczerze mówiąc. No ale póki co działa, póki co działa. Drewna mam bardzo dużo. Z żelazem też problemów w zasadzie nie ma. Zaczynam robić te słonie z KM-ami wreszcie. Chociaż nie wiem, co mają... Patrzcie, to też FT-17, one wygrywają wszystko po kolei. Gość zaorał dwóch typa, teraz robi trzeciego. Jest to troszeczkę dziwne, powiem szczerze, bo to jest... On całą grę nie robił właściwie nic, tylko szedł do IR, nie? I teraz narobił czołgów i aimów across the map. I tyle. I to wszystko, nie? Okej, no jak działa? Nie, jak działa, no to oczywiście, nie? Nic dziwnego, że postanowił to wykorzystać, ale... To jest takie dziwne strasznie, nie? Jak to się nieraz trzeba namikrować, żeby tam w jakieś RTS-y coś tam, kurczę, pougrywać, a tutaj... Okej, on sobie po prostu jedzie, nie? On nawet za bardzo... No patrzcie, one stoją i niszczą teraz główny budynek. Bo tu nie masz żadnych jednostek, nie? On, patrzcie, on jest po kolei tutaj zabił trzech typa. Trzeci gość w tym momencie pada. No i on sobie wylicza jeszcze na czacie. Czy ktoś mu tam liczy? Nie wiem. Dobra, czekajcie, niech ja skończę to do słoni. Także tak to wygląda. No ja tutaj przez jakiś czas byłem na pierwszej linii frontu. Mamy supply block oczywiście. Trzeba dostawić domki w zasadzie. A nie robić techa do supply. A czekajcie, ja mam niepoulepszane domki. Okej, nieważne. I on jedzie dalej. To jest kolejny gość? To jest chyba kolejny... Tak! On też nic nie ma. No bo tutaj nikt mnie osobiście nie atakował, więc... O co chodzi? Strasznie dziwne są te drużynówki, no. Autentycznie. O co kurde chodzi? Dobra, słonie z KM-ami. Nie wiem, na co mi one. Nie ma tutaj nic, co mogłyby niszczyć. Bo oni tylko turtrowali do IR, a teraz... No okej, tu jakieś dwie chałubice się pojawiły. To będzie czwarty, jak nic. No gość nie ma szans tego przeżyć. Która jest minuta? 50 minuta? Ja dopiero mam jednego słonia z KM-em. Okej. Czwarty. Czy on sam wygra grę? Pola się skończyły. To mnie ciekawi, bo ja już tutaj nie mam nic do roboty. Został chyba tylko jeden przeciwnik tak naprawdę. Nie, czekajcie. Nie, jeszcze czterech ich niby gdzieś tam jest zakitranych. Na pewno ten pomarańczowy to jest jeden. No i to tyle. Zobaczymy, jak te słonie z KM-ami się spiszą, ale no żadnej piechoty nie widać za bardzo. On tu próbuje przez drzewa się przebić. No to jest katorga, nie? Przebijanie się przez drzewa. Dobra, no znowu robię cięcie, bo na razie znowu nic się nie dzieje, ale może się coś jeszcze zacznie dziać, zobaczymy. U nas ten różowy zrobił cud świata, więc... No jakiś naprawdę ogarnięty typek. No inna sprawa, że on stał z tyłu całą grę, nie? Więc mógł sobie na to pozwolić. Ale tak czy inaczej. Tu mamy pojedynek, szybkie info. No i czołg lekki z niedźwiedziem wygra. No tylko z tym Cliffem chyba nie za bardzo. Okej, gość zniszczył pięciu typa. No ja się ruszę może, nie wiem na co. Czy to jest wróg? Nie, to jest nasz. Dobra. Tu w ogóle... O, wow.
okej, no gdzieś tam się ruszę, nie? Chociaż... Wielkiego szaleństwa to raczej nie będzie. Ja mam nawet techa niezbadanego, ale ja go nigdy nie badam, szczerze mówiąc. Dobra, przesadzam. Nie nigdy, ale rzadko go badam. No i tutaj nie ma jak przejść za bardzo. On przejechał zupełnie naokoło. Dobra, no chodźmy na tego może w ten sposób. Tylko, że tutaj też słonie nie bardzo mają ochotę... Miejsce, którędy przejść, nie? One idą... Zobaczymy, jaką drogę obiorą. Okej, tędy możliwe, że jakoś przejdą. Jest szansa, jest. Sikowie, kurde, są świetni naprawdę do zbierania tej żarcia z drewna. Świetna sprawa. Szósty gość zniszczony. Aha, tutaj wieża od tego typa. Nikt nie ma frakcji. Więc no... W ogóle nikt nie ma armii. Czy tu się coś dzieje? No nikt nikogo nie atakuje. Tu w ogóle jeszcze, patrzcie, mamy ciężko zbrojnych rycerzy. Tylko ten jeden gość jeździ po mapie, niszczy wszystko. Poza tym nic, nic się nie dzieje. Tutaj są jacyś pojedynczy żołnierze. Ależ dziwna rozgrywka. Niemożliwe, żeby wszystkie drużynówki tak wyglądały, nie? Zostało jeszcze trzech typa niby. Gdzie oni są? Co oni robią? Okej, mamy kawalerzystów. To jest chyba już jednostka z IR. Tutaj mamy sporo żołnierzy. Dobra, tutaj coś się... Ale no, oni nie atakowali. Oni stali cały czas w bazie. I tyle. Te słonie z KM-ami na piechotę są niezłe. Siódmy typ. Gość sam to wygrał, nie? Francją. Podwórze z drobiem? A, okej, podwórze z drobiem. Co? A, dobra, to podwórze z drobiem. Okej, tu jest jeszcze pomarańczowy. Wyślijmy więcej tych słoni. One chyba nie skończą gry, nie? Myślę, że nie za bardzo. O, coś się ruszyło. On też ma sików. Tylko, że na wielbłądach. Już się skończyło żelazo, to kopalnie postawmy. Dobra, niech oni walną parę tych kopalni na żelazie. Niech idą później tam. Dobra, tu wszystko powycinane. Jeszcze arabskie wieżyczki są w ogóle. O! Landsknechci. Nie, to drużynowi. Oni są odporni na, jednak na kule. Żółty przegrał. Siódmy czy ósmy przeciwnik zniszczony? Ósmy, okej. Dobrze, że liczą chłopaki. Trzeba przyznać. Czyli co, Francja OP, nie? O, on tu w ogóle też, on stał całą grę za tymi murami chyba. No ja chociaż jednego chcę zniszczyć, żeby cokolwiek zrobić, nie, w tej grze. No te słonie się średnio nadają do takich zadań. Już te bojowe pewnie oblężnicze więcej by tutaj pozadawały. Bo ja nie zdążę chyba. Nie zdążę, on mnie wyprzedzi z tymi FT-17. Okej, one się mogą ruszać i strzelać. To jest plus duży. Dobra, walimy w główny. Ten główny już jest obity. Nie wiem, co go tu poobijało. Sipachowie, czyli to też jeszcze... Gość też nie ma IR, dopiero ogarnąłem. On jest cały czas w średniowieczu. Duża ilość chłopów nic nie robi. A, nie zdąży. FT-17 dokończył. Chociaż to też jeszcze nie jest ostatni typ chyba. A może ostatni? Ostatni, tak. No co, GG. Strasznie dziwna rozgrywka. I Francja, którą raczej rzadko się spotyka, szczerze mówiąc. Okej, no. Francja, którą się bardzo rzadko spotyka. Dobra, niech nie zniszczy, niech niszczy. 9 typa zniszczył. Albo 8, czekajcie, ilu w ogóle było w drużynie? On wszystkich zniszczył. On wszystkich sam zaorał.
hordą francuskich czołgów. Ej, move across the map. Mówi się, że w StarCraftie protosi to jest, wiecie, że ej, move across the map, ale... Czegoś takiego, jak tutaj widzieliśmy w StarCraftie, ni cholery raczej nie doświadczymy. Naprawdę. Okej, okay, no strasznie dziwny odcinek, ale myślę, że będzie ciekawy, bo jednak pokazuje, jak Francja, kurczę, jest w stanie pozaorywać. Choć trzeba przyznać, że tutaj większość graczy nie miała żadnych frakcji. Większość graczy w ogóle nie miała praktycznie nic. Okej, okay, no ten gość miał frakcję, miał czołgi bojowe, też Indiami grał zresztą. No i to tyle. Tutaj jeszcze gdzieś była horda piechoty, którą, no, która nic nie zrobiła tym FT-17. I to tyle. Idziecie do IR, spamicie czołgi, klikacie A, klikacie w które miejsce mają jechać i to wszystko. Dzięki wam serdeczne za oglądanie, do zobaczenia, czołem!